Podcast NSM Nowoczesna sprzedaż i marketing Odcinek 87 Cześć, nazywam się Szymon Negacz. Na co dzień jestem właścicielem Sellwise.pl Firmy, która poprzez doradztwo i szkolenia pomaga w sprzedaży. Moją największą pasją, dookoła której zbudowałem swój zawód, jest sprzedaż i marketing w firmach B2B. Z wykształcenia jestem informatykiem, więc w moich podcastach często usłyszysz o nowoczesnych technologiach i o tym, jak ich używać w sprzedaży. Jeżeli w Twoim życiu zawodowym mierzysz się ze sprzedażą, ten podcast nie pozwoli ci się nudzić. Tytuł odcinka to: wystąpienia publiczne Jak przygotowuję zwycięskie prezentacje. Cześć, witajcie. Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Nowoczesna Sprzedaż i Marketing. Tak, wiem, wiem, tydzień temu nie było odcinka podcastu, ale przyznam wprost, nie miałem jeszcze nigdy do no, tak dobrego wytłumaczenia jak to, które mam dzisiaj. Słuchajcie, e, przez całą moją karierę, która nie trwa jakoś bardzo długo, bo ponad dwa lata, e, nie miałem dotąd możliwości przetestowania się, zmierzenia się z innymi ekspertami sprzedaży w Polsce. Po prostu nie miałem. I też jednocześnie miałem takie dwa wymarzone miejsca, w których chciałem pojawić się jako ekspert i wystąpić jako prelegent ze, swoim, ze swoimi treściami. To było I Love Marketing ze względu na prestiż, rozpoznawalność i Sales Angels Marcina Grelli, największa społeczność ludzi sprzedaży w Polsce. No i Dawno temu dostałem zaproszenie na Isle of Sales, które w końcu w marcu się nie odbyło, zostało przeniesione na październik, na zeszły wtorek właśnie, i, i wtedy wystąpiłem. I miesiąc przed tym wtorkiem zadzwonił do mnie Marcin Grela i zaprosił mnie na Sales na Angels, na scenę też we wtorek, tylko że na 18. A Isle of Sales miałem o 15. Czyli dwa wymarzone dla mnie wystąpienia w jeden dzień. No i e, dlatego nie było odcinka. Ja się po prostu przygotowywałem jak dziki, żeby te dwa wystąpienia dowieść na możliwie dużym poziomie. No i słuchajcie, opowieść jest nieprawdopodobna, bo we wtorek o godzinie 15 wystąpiłem na scenie Isle of Sales. Wsiadłem z Marcinem, w samochód popędziliśmy do Warszawy, żeby zorganizować wystąpienie dla Sales Angels i 4 minuty przed wejściem na scenę Sales Angels dowiedziałem się o tym, że wygrałem Isle of Sales. Wśród 16 naprawdę topowych ekspertów sprzedaży udało mi się wygrać całą konferencję Isle of Sales, pierwsze miejsce. Przyznam szczerze, że było to dla mnie ogromnym szokiem. Zresztą Marcin widział. Słaniałem się na nogach, śmiałem się, nie wiedziałem, co mam z tym zrobić i kompletnie zapomniałem, co mam mówić na *Say's Angels, ale pozbierałem się ostatkami sił, wystąpiłem, dowiozłem to wystąpienie i Zjechałem o godzinie 22 jako szczęśliwy człowiek do hotelu zrealizowany, zachwycony życiem i w ogóle. No i jedyna taka niewiadoma, która była we mnie, no to jaki jest ten wynik tego says Angels? No bo na Sejz Angels też prelegent jest oceniany w skali od 0 do 10. I chwilę przed nagraniem tego podcastu dostałem wyniki. E i może przeczytam wiadomość Marcina, bo chyba tak, będzie, chyba tak będzie łatwiej. Marcin napisał do mnie już wam czytam. Napisał do mnie takie słowa. No powiem ci, nie wierzyłem, aż sam musiałem sprawdzić każdy głos. 9,89 w skali do 10 to jest kosmos, jakiś najwyższy wynik w pięcioletniej historii Seis Angels. No, drżę do teraz. I o tym będzie ten odcinek. Skoro jednego dnia udało mi się dowieźć dwie topowe prezentacje, to po pomyślałem, że po prostu <laughs> opowiem dzisiaj, jak robię prezentacje. <laughs> Może to będzie dla kogoś interesujące. Na dodatek, że tak powiem, łączy się to z poprzednim odcinkiem podcastu, z budowaniem marki osobistej. Marka osobista jest silnie powiązana właśnie z wystąpieniami publicznymi, więc wydaje się to być bardzo fajny temat. Więc jeżeli ty e, też, i jakby pracujesz w branży, w której są wystąpienia publiczne, możesz występować jako prelegent, albo są prezentacje sprzedażowe, albo biznesowe, to mam, mam wrażenie, że może to być jedna z najbardziej kluczowych kompetencji w zbliżających się latach umiejętność robienia tego dobrze. E, ostatni tydzień. Sprawił, że nabrałem tutaj trochę pewności siebie, więc, więc być może wskazówki, o których Wam dzisiaj powiem, będą dla Was wartościowe. Opowiem, jak się przygotowywałem do tych dwóch zwycięskich wystąpień, na co zwracam uwagę, kiedy się przygotowuję i na co zwracam uwagę, kiedy występuję. Mam nadzieję, że będzie to dla Was ciekawe. Zachęcam Was do merytorycznej części dzisiejszego odcinka. No dobrze. Najpierw zacznę od tego, że doświadczenie, o którym będę mówił, to naturalnie nie jest tylko moje doświadczenie. Posiłkowałem się materiałami, np. przykład Kamila Kozieła, e, czytałem książkę Lidy Buksak o tytule Szkoła mówców. No i też co istotne, dużo mojego doświadczenia pochodzi po prostu z praktyki podcastowej. Jednak mimo wszystko forma podcastu, moja forma podcastu sprawia, że ja de facto co tydzień muszę się przygotować do takiego małego wystąpienia publicznego. Natomiast czy małego sam nie wiem, bo każdy z tych odcinków słucha kilka tysięcy osób, więc w sumie to są naprawdę ważne wystąpienia dla mnie i też się do nich przygotowuję. Więc doświadczenie, o którym będę mówił, bazuje rzeczywiście na moich własnych doświadczeniach i na tym, co udało mi się poznać, dowiedzieć od ekspertów. I teraz dzisiejszą część merytoryczną odcinka podzielę na dwie połowy. Pierwsza będzie dotyczyła projektowania samej prezentacji, a druga już samego wystąpienia. I teraz tak, pierwsza część projektowania. Punkt pierwszy. Absolutnie jak tylko dostajesz wystąpienie do przygotowania, to musisz rozumieć, jaką formę masz do dyspozycji. I teraz, na przykład, w ostatnim miesiącu miałem trzy formy. 18-minutową dla Isle of Sales. Bardzo trudna forma, bardzo krótka. Trzeba bardzo długo przygotowywać się i zadbać o to, żeby w te 18 minut wybrzmiało coś, co dla ludzi ma wartość. A i żeby ocenili to jako wartościowe. Forma 45-minutowa, którą miałem na LinkedIn Local Virtual, tu jest już nieco łatwiej dać wartość i nie trzeba się aż tak ekstremalnie przygotowywać, dobając de facto każde słowo. I forma dwugodzinna, którą miałem na Sales Angels, gdzie już ona bardziej przypomina taką formę szkoleniową, warsztatową, gdzie tak naprawdę wymagała ona ode mnie najmniej przygotowania, bo była najdłuższą formą, w której łatwo jest mi się obronić. Więc. Pierwsza rzecz, którą musicie sobie ustalić, to to, jak długie jest to wystąpienie i rzeczywiście, jak wiele czasu macie do dyspozycji, bo prawdą jest, że im krótsze wystąpienie, tym więcej wymaga przygotowania. I teraz uwaga. Pierwszy temat to sam temat wystąpienia. Co istotne? Spójrzcie, ja jednego dnia występowałem przed publicznością Sales Angels i przed publicznością Isle of Sales. Miałem taką hipotezę, że, która chyba się potwierdziła w wynikach, że Publiczność Sales Angels ogląda ekspertów sprzedaży co miesiąc, ekspertów, którzy chcą dawać jakąś wartość. I publiczność Sales Angels to w większości są specjaliści, specjaliści, którzy oczekują mięsa, po prostu. A, miałem taką hipotezę, że publiczność I of Sales z kolei nie będzie się składała głównie z ekspertów i prezesów, tylko będzie się składała głównie z handlowców, ludzi, którzy chcą obejrzeć to trochę dla, dla rozrywki być może, czy miałem poczucie takie, że, 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 że jakby ta publiczność w jednym i w drugim miejscu będzie trochę inna. I przy dopasowywaniu tematu e, bardzo dbałem o to, żeby dla publiczności I Love Sales opowiedzieć o temacie, który będzie cenny. Dla większości ludzi powiązanych jakkolwiek ze sprzedażą. Dlatego opowiedziałem tam o temacie szefie mamy za drogo, bo to jest coś, co z każdym, z czym każdy może się utożsamić. A z drugiej strony, dla publiczności Six Angels wiedziałem, że oni oczekują dużego konkretu, więc opowiedziałem o tym, co moim zdaniem w częstym problemie firm pozyskiwaniu klientów nie gra w większości firm. I tam mówiłem o tym, jak łączyć sprzedaż i marketing, żeby pozyskiwać więcej klientów, i mówiłem bardzo narzędziowo, bardzo konkretnie, dając bardzo konkretne wskazówki, jak co zrobić, gdzie, komu i dlaczego. Więc pierwszy błąd to jest temat wystąpienia. Miałem na Love kilka takich prezentacji, gdzie ktoś szedł bardzo ekspercko, bardzo, bardzo ekspercko i e, mówił e, de facto do ekspertów, innych ekspertów, na bardzo trudnym e, Eksperckim poziomie, i mimo, że te prezentacje dla mnie były genialne, mówię, wow, ale prezentacja, ale przegram, <grym> to e, to publiczność oceniła je słabo. Co ciekawe, to jest taka moja obserwacja po tych dwóch wystąpieniach, e, że naprawdę na Isle of było kilka świetnych prezentacji, w tym Michał Balcerzak. Serdecznie Cię pozdrawiam, jeżeli słuchasz tych słów. Miał genialną prezentację, świetnie przygotowaną. Ale dedykowaną dla ekspertów. I nie dostał się do pierwszej dziesiątki, co było dla mnie dużym zaskoczeniem. Więc pierwszy punkt, temat. Temat dostosowany do odbiorców, tak żeby jak najwięcej z nich odnalazło w nim wartość. Więc jak ktoś Cię prosi o wystąpienie, musisz długo porozmawiać o tym, kto tam będzie siedział i tego słuchał. No i teraz tak. Reszta punktów będę mówił tak być może odrobinę chaotycznie, ale liczę, że dać radę sobie to poskładać. Kiedy tylko hmm, dostaję do przygotowania prezentację, to uwaga, wiem, że to jest nietypowe, ale siadam do tego od razu. Mimo, że wystąpienie mam na przykład za pół roku, to siadam do tego wystąpienia od razu, momentalnie, w tej chwili. Tak samo zrobiłem z Ace Angels, tak samo zrobiłem z I Love czyli ja już gdzieś tam w lutym wiedziałem, co zrobię na I Love w październiku i od razu, jak tylko Marcin do mnie zadzwonił, to na drugi dzień miałem gruby szkic prezentacji. I teraz, dlaczego to robię? Biorę jakby biorę karteczki, na których rozklejam różne pomysły na temat tego co mogę powiedzieć. Czyli na przykład mówię rysuj, piszę na karteczce samoprzylepnej, mogę powiedzieć o tym i o tym i o tym i o tym i o tym w taki sposób tak zacząć, tak zakończyć i tak dalej i rozklejam sobie te karteczki na ścianie, na podłodze, gdziekolwiek. I teraz robię to z prostego powodu, jak stworzę sobie puzzle do prezentacji. Każda karteczka jest puzzlem. Powiedz o tym w taki sposób. To jest puzzle. I Zostawiam sobie te puzle w głowie na miesiąc, na dwa tygodnie, na tydzień, to one mi się same po prostu układają. To jest dla mnie najcenniejsze, to znaczy ja wielokrotnie miałem tak, że próbowałem utworzyć prezentację z tych karteczek. To zacznę tak, potem powiem to, potem powiem tamto. Mówienie, to jest po prostu bez sensu. I zostawiałem to na trzy dni. Chodziłem te trzy dni, pracowałem, byłem u klientów, szukałem rzeczy i jakby inspiracje same mi się pojawiały w głowie. To znaczy. Wracałem wtedy po tych 3-4 dniach, przekładałem te karteczki, w ogóle wyrzucałem połowę, połowę pisałem na nowo, i, i to wszystko nabiera u mnie kształtu przez wiele tygodni, bardzo często. W kontekście tych wystąpień publicznych. Czyli przez wiele tygodni przekładam te karteczki. I to jest dla mnie cenne, że to są karteczki samoprzylepne właśnie, bo ja mogę je po prostu przeklejać. To nie, o tym powiem wcześniej, o tym powiem później. Tutaj to, o, to jest fajny żart, to jest niefajny żart, tego jednak nie. A to przetestuję, a tego nie przetestuję. Czyli kolejny punkt, ja to robię na karteczkach jakbym układał puzzle. I bardzo wam tą metodę rekomenduję. Rozkleić sobie to na ścianie i rzeczywiście układać jak puzzle. Kolejna rzecz. Uwaga. Jesteś specjalistą, wiem o tym eee, i chcesz się pokazać jako specjalista, to prawda. Natomiast pamiętaj to jest bardzo ważne pokaż się również jako człowiek. Ludziom jest bliżej do ludzi, a ty powinieneś być zainteresowany tym, żeby burzyć mury, a nie, a, a nie je budować. Bo jeżeli, jako specjalista, ekspert, budujesz mury, ukazujesz siebie jako specjalista, eksperta, człowieka sukcesu, to wiedz, że robisz to tylko po to, żeby pielęgnować swoje własne ego. I to nie jest fajne, to znaczy ludzie to czują. Um, jestem bardzo ogromnym przeciwnikiem stawiania się ponad publiczność, pokazywania, że to ja jestem tym wielkim specjalistą, który tu przyjechał na białym koniu, szedł z niego i oświetlił wszystkich swoim blaskiem. To jest dramatyczne. I teraz wszystkie prezentacje, które widziałem wtedy we wtorek, które zostały nisko ocenione, może nie wszystkie, ale duża ich część zawierała w sobie właśnie ten pryzmat ego, że ktoś bardzo nim strzelał do, do publiczności. I teraz w obu tych prezentacjach, zarówno w tej dwugodzinnej, jak i osiemnastominutowej, bardzo zależało mi na tym, żeby pokazać się jako człowiek, nie jako ekspert. Ja jestem taki sam, jak ci ludzie, którzy tam siedzą. I to nie jest. To nie, jest, to nie jest na wyrost powiedziane. Ja tam siedzę, oglądam ekspertów. W styczniu byłem na finale Sex Angels, też oglądałem innych prelegentów. Ja jestem taki sam jak oni. I nie mam w sobie żadnego interesu, żeby pokazywać, że tu jestem wielkim ekspertem i w ogóle miliony zarabiam i ojeju, ojeju. Uważam, że to jest bardzo ważne. I że ludzie po prostu mają bliżej do ludzi też w kontekście prezentacji. Co to oznacza w praktyce? W praktyce to oznacza, że nie bałem się na początku Seis Angels powiedzieć, że Marcin do mnie napisał w lipcu 2018 roku i ja go olałem, <noise> bo nie wiedziałem kto to jest, a Marcin do mnie napisał: hej. Naprawdę jesteś dobry w sprzedaży? Wyślesz mi jakieś swoje filmy? Ja pomyślałem, że Marcin jest po prostu jakimś kolejnym psychopatą, haterem i mu nie odpisałem. <grywia> I opowiedziałem tą historię na samym początku Seis Angels, że no taka wtopa trochę. No Na początku prezentacji I Love Sales też zacząłem od krótkiej historii, takiej minutowej, która bardziej pokazywała mnie jako człowieka niż eksperta. Więc bardzo cenny dla mnie punkt. I teraz uwaga. Kolejny punkt, który jest dla mnie bardzo, ale to bardzo istotny. Pamiętajcie o możliwościach poznawczych ludzi. Mam takie poczucie, że mistrzowie prezentacji mówią o rzeczach bardzo trudnych w nieprawdopodobnie prosty sposób. I teraz nieprawdopodobnie prosty sposób to znaczy w taki, że jak postawicie sobie 12-15 latka, to on też zrozumie. I teraz. Absolutnie uważam, że to łączy wszystkie słabe prezentacje. Że ktoś jest tak dużym ekspertem, takim specjalistą, że opowiada o rzeczach, które ma do powiedzenia w tak skomplikowany sposób, że sam tylko to rozumie, a reszta robi tylko mądre miny, żeby pokazać tak, tak my też rozumiemy. I to jest kolejny punkt, który głównie służy temu, żeby pielęgnować swoje ego. Znowuż. Um, więc jakby, Pamiętajcie o tym, że o bardzo trudnych rzeczach wciąż trzeba mówić w niesamowicie prosty sposób. Podawać, ja na przykład na procesie zakupu podaję przykład zakupu pralki albo samochodu, bo wiem, że większość ludzi to kupiła. Jak na I love Sales miałem przykład wartości, to podałem przykład wartości Orlenu, bo każdy zna Orlen, każdy był na Orlenie. I chodzi mi o to, że większość tych rzeczy da się pokazać po prostu w prosty sposób. Kolejna moja obserwacja z prezentacji: długie historie nużą odbiorców. I też to czasami spotykam. Na dwóch, trzech prezentacjach I Love Size było coś takiego, że ktoś z 18 minut, 9 czy 10 odpowiadał historię. Mam takie poczucie, że jak historia, którą opowiadacie trwa dłużej niż półtorej minuty, dwie, to ona po prostu dekoncentruje odbiorców. Nie warto opowiadać długich historii, ani długich żartów. Żarty są fajne dla publiczności, że są krótkie i w punkt i konkretne. A nie takie, dobra, to ja wam powiem historię. Dawno, dawno temu. Janek jechał rowerem. I jak on jechał tym rowerem, już wam się nie chce. <laughs> już wam się nie chce słuchać po prostu. Więc uważajcie na długie historie. One zazwyczaj nie, nie są dobrym pomysłem. Chyba, że macie na to rzeczywiście jakąś swoją własną artystyczną koncepcję, być może to będzie sensowne. I teraz tak, bardzo często dbam. Bardzo często, prawie zawsze dbam o strukturę. Nawet w tym podcaście, jakbyście zauważyli. To znaczy, struktura, którą ja bardzo lubię, jest taka, że przedstawiam problem. Nie zawsze się tego trzymam, ale prawie zawsze. Przedstawiam problem w każdej prezentacji, to jaki jest problem w ogóle. Co się dzieje źle? Co źle robimy? Co źle robicie? Co źle jest robione? Jak inaczej? W ogóle, może jeszcze nie jak inaczej, ale jakby co takiego konkretnie dostrzegam? Czego być może nikt inny nie dostrzegł. I uwaga, lubię tutaj powiedzieć, co by było, gdyby tych błędów nie było, czyli pokazuję taki lepszy świat bez tych problemów, o których wspomniałem. I teraz to jest moment po tym wprowadzeniu. Nadałem istotność dzisiejszemu tematowi, nadałem pilność, ważność tym, o czym będę mówił. Dzięki czemu też jest większa szansa, że publika da mi uważność, że będzie tego słuchała, o czym rozmawiamy. Skoro problem jest istotny, już rozumiem, na czym dokładnie ten problem polega, mało tego, wiem, co by było, gdyby tego problemu nie było. To teraz, człowieku, masz moją uważność, chętnie wysłucham, co masz do powiedzenia a propos rozwiązania tego problemu. I to jest moment na część merytoryczną. I później na zamknięcie. I teraz uwaga. W przypadku dwugodzinnej prezentacji, na mówienie o problemie, na błęd, o błędach, poświęciłem godzinę. Czyli połowę. W przypadku 18-minutowej prezentacji, na omówienie problemu i z czego on wynika, poświęciłem około 7-8 minut, czyli też prawie połowę. To jest bardzo cenne. W sensie takim, że zwróćcie uwagę, że jakby uświadomienie komuś problemu. Już stanowi wartość samą w sobie. Jeżeli jeszcze zrobicie to w fajny, łatwy, poznawczo sposób, to tym lepiej, tym lepiej, tym lepiej, tym lepiej. Niekiedy, niekiedy jest tak, że samo uświadomienie problemu może być dla kogoś największą wartością, że on w ogóle istnieje, bo on albo ten ktoś po prostu wziął i nie wiedział. No. Kolejny punkt, o którym już w sumie powiedziałem, dbaj o to, żeby podawać przykłady, z którymi każdy może się utożsamić, które każdy zapamięta, dlatego że łatwiej jest ludziom odnieść to do swojego własnego przykładu. Łatwiej jest im poczuć, że przeżyli to na własnej skórze. Więc nawet jeżeli coś jest skomplikowane, porównuję to do zakupu samochodu, bo. Jakby zakładam, że duża większość publiki miała z tym styczność. Albo do zakupu pralki, bo duża większość publiki kiedyś miała z tym styczność. Mimo, że omawiamy bardzo trudne i skomplikowane procesy zakupów B2B, to tłumaczymy je w po prostu w prosty sposób. I teraz uwaga. Taka obserwacja moja z I Love Sales, z prezentacji, które miały szansę być fajne, ale nie były. Bardzo nisko zostały ocenione prezentacje, w, której, w których ktoś w krótkiej formie tej 18-minutowej starał się poruszyć kilkanaście wątków. I do takich ogromnych. To znaczy, żeby tam dział handlowy działał, to trzeba motywować, trzeba w ogóle to, siam to i owam to. I teraz to było dla ludzi bardzo trudne, bo przez całe 18 minut prezentacji rzeczywiście było dużo takich dużych słów, o co, to, o, co, o co trzeba dbać, ale nie było wejścia w szczegół żadnego z nich. Więc ludziom jest trudno ocenić taką prezentację jako wartościową, jeżeli jakby nie weszliśmy w detale na przykład jednego konkretnego tematu. To jest bardzo ważne. Niektórzy potrafią popełnić ten błąd nawet w bardzo długiej formie, czyli w takiej 40-minutowej czy dwugodzinnej, mówić o wielu, wielu, wielu ogólnikach, ale nie zgłębić żadnego z nich. To bardzo często sprawia, że ludzie albo ja, jako odbiorca takiej prezentacji, kończę, mówię: No, strasznie fajnie, ale to co ja konkretnie mam teraz zrobić? Tak konkretnie, co mam zrobić? I jeżeli ja, jako oglądający, nie potrafię sobie odpowiedzieć na to pytanie: OK, to co konkretnie mam teraz zrobić? To najprawdopodobniej ocena prezentacji, czy sama prezentacja i jej odbiór będzie po prostu słaby. Więc znacznie zalecam dużo bardziej pogłębienie jednego wątku, jednego tematu, czy w formie dwugodzinnej, czy w formie 18-minutowej, niż latanie po 5, 10, 15 wątkach. Po prostu. No, yy, Taka też osobna obserwacja. Yy, jakby byłem na Isle of Sales i niektóre prezentacje miałem wrażenie, jakbym słyszał trzeci, czy czwarty, czy piąty raz, to znaczy ja na przykład jak mam duże wystąpienie, to staram się, nie zawsze to oczywiście się udaje, ale staram się przygotować zupełnie nowy temat, zupełnie nową formę i jest mi łatwiej, jeżeli rzeczywiście robię to dwa, trzy miesiące, tydzień, proszę miesiąc na przykład i mogę sobie to rozklejać, rozplanowywać, zastanawiać się, niż jeżeli robię to tak na łapu capu, w sensie takim, że uważam, że to jest po prostu ważne, no. Eee, tak. Cóż jeszcze eee, chciałem o tym powiedzieć? Slajdy. O, <laughs> to jest temat rzeka. Slajdy. Powiem Wam, że ilu prelegentów tyle pomysłów na slajdy? Ja Wam powiem o moim pomyśle. Mój pomysł na slajdy jest taki, że w kontekście dwugodzinnej, dłuższej formy nie boję się na slajdach umieszczać tego, co mówię. To znaczy, prezentacja staje się niejako trochę zapisem tego, o czym mówię, ale też. Podbudowuje to, o czym mówię. I w formie dwugodzinnej to uchodzi. To znaczy, ludzie potem mówią, podeszli prezentację, ona jest takim moim kręgosłupem mojej prezentacji. W sensie prezentacja mnie prowadzi. Ja tylko przyłączam slajdy i wiem, co mam mówić na każdym slajdzie. Natomiast w krótkiej formie, w tej 18-minutowej, o kurczę, slajdy służą tylko i wyłącznie temu, żeby. W pewnym sensie wzmocnić to, co w danej chwili mówię. Czyli nie ma na nich treści, punkcików, czyli zadbaj o dwukropek. Mierzenie swojej sprzedaży. Drugi punkt. Y, sprawne procesy. Trzeci punkt. Dział marketingu, i tak dalej. To w ogóle nie działa. Prezentacja musi być trochę tak, jakby była takim dodatkowym źródłem informacji. Czyli mój głos mówi treść jedną. A na obrazie widzę jej wzmocnienie. Czyli na przykład mówię kiedyś zgłosiła się do mnie taka firma. I tam widać obrazek na przykład tej firmy. I wtedy coś tam, coś tam. Chodzi o połączenie te te tego, tego, co widzę z tym, co słyszę. To powinno ze sobą współgrać, ale slajdy nie mają prawa powtarzać tego, co mówię. Nie, nie stoję i nie czytam slajdów. To jest to. Jest to jest niby coś, o czym wszyscy wiemy, ale wciąż bardzo wiele prelegentów raczej stoi i czyta slajdy niż robi widowisko, w którym rzeczywiście przekazuje to jakby jedną i drugim zmysłem zmysłem wzroku i zmysłem słuchu naraz. Więc bardzo, bardzo ważne te slajdy powinny iść, e, iść jakby z formą. Jeżeli jeżeli na przykład chcielibyście zobaczyć, co mam na myśli, wpiszcie sobie Łukasz Chwiszczuk, I Love Marketing w YouTuba i zobaczcie, jak można użyć 140 slajdów w 18 minut. HOHO, ho, to, dopiero, to dopiero jest mind blown. Naprawdę, absolutnie polecam. Warto to zobaczyć. Kolejny błąd. Jakby byłem świadkiem takiego błędu na jednej z prezentacji na ILO Sales, gdzie jeden z prelegentów powiedział, i został nisko oceniony niestety. No, bo ja jestem amatorem, więc tutaj opowiem Wam, jak to widzę ze swojej perspektywy. Można być amatorem, natomiast nie warto o tym mówić. To znaczy, mam wrażenie, że to obniża wartość przekazu, że ludzie sobie podświadomie mówią: ha, no to jak amator, to pewnie nie powinien niczego nowego, albo jak amator, to chyba nie powinienem go wysoko oceniać. Też cenne, wydaje się, i błąd, którego nie warto popełniać. Kolejny punkt. Dla mnie najtrudniejszy, absolutnie, ze wszystkich. Kamil Koziół, z którym kiedyś rozmawiałem, powiedział mi coś bardzo, bardzo smutnego. Ja, ja powiedziałem Kamilowi: Słuchaj, Kamil, bo. Ale żeby nie był, jestem mu za to wdzięczny. Tak, to to jest ważne. Słuchaj, Kamil, bo. Ja, ja mam tak, że ja, się... ja, ja nie jestem takim żartownisiem, W sensie mi to żartowanie ciężko przychodzi. Jakoś tak nie umiem, nie potrafię. I Kamil mi wtedy powiedział: To słuchaj, powiem ci tak: jak nie będziesz w stanie żartować, to nigdy nie wyjdziesz z takiego, e, z takiego powiedzmy, po, podziemia. Nigdy nie wejdziesz do mainstreamu, jeżeli nie będziesz potrafił dobrze żartować. I to mnie strasznie zabolało. To znaczy, ja mówię, fuh, wow, okej, okay, dobra, no to trzeba coś wymyśleć. <laughs> no i Kamil wtedy mi powiedział, że słuchaj, nie przejmuj się, e, żarty można projektować. I to jest, słuchajcie, moje odkrycie. To znaczy... Mi się wydawało, że wszystkie te żarty, które, się, które, które, które mówią prelegenci, to są właśnie takie żarty, że oni je tak wyciągają z czapki i po prostu mówią, i są tacy naturalnie zabawni. Ale kiedy wszedłem głębiej w to środowisko, to się okazało, że absolutnie wszystkie żarty, łącznie z tymi, które mówi na przykład pacześ, czlotek jako stand one są przygotowywane wiele miesięcy wcześniej, testowane na ludziach, sprawdzane, czy są śmieszne i rzeczywiście sprawdzane, czy one będą śmieszyć, czy nie będą śmieszyć. I kiedy zrozumiałem, że jakby żartowanie w tej formie jest po prostu czas przygotować żarty, jakkolwiek to nie brzmi. Um. To wtedy dla mnie wszystko stało się jasne. To znaczy ja po prostu w czasie swojej praktyki, jeżeli udało mi się powiedzieć kiedyś coś, kiedyś coś śmiesznego i ludzie z tego rzeczywiście śmiali, to sobie zapisywałem to jako żart, jako karteczkę do prezentacji właśnie, jako jeden z puzli, że teraz będzie warto powiedzieć ten żart. I teraz po co jest żart? Żart jest po to, żeby wzmocnić jakiś przekaz, żeby pokazać, że coś jest irracjonalne, że coś można robić inaczej, że coś, żeby coś zapadło nam w pamięć. Jakiś przykład może być żartobliwy, na przykład. I on wtedy sprawia, jeżeli ja się śmieję, to łatwiej przyjmuję tą treść i oceniam ją mimo wszystko jako lepszą. Bo teraz uwaga, to też jest istotne. E, istnieje coś takiego jak pytanie heurystyczne i nie unikniecie jako prelegenci odpowiedzi na pytanie heurystyczne. Pytanie heurystyczne to jest pytanie, w którym jak zadacie mi pytanie, czy ta prezentacja była fajna, merytoryczna, o, czy ta prezentacja była merytoryczna, każecie mi odpowiedzieć na to pytanie, to ja mimo wszystko nie będę w stanie. Odpowiedzieć nie tylko na nie, będę w stanie odpowiedzieć na pytanie, też czy mi się to podobało. Czyli niby odpowiadam na pytanie, czy to było merytoryczne, ale tak naprawdę odpowiadam na pytanie, czy mi się to podobało. Czy ten człowiek mi się podobał? Czy żarty mi się podobały? Czy to było po prostu fajne? Więc, dlatego jest bardzo ważne, żeby mieć humor w czasie tych prezentacji, bo po prostu dla ludzi wtedy jest to. Bardziej przyswajalne, oceniają to jako ciekawsze. To jest bardzo, bardzo trudny element prezentowania. Dla mnie był najtrudniejszy, absolutnie. Natomiast mogę na własnej skórze powiedzieć Wam, że od momentu, kiedy do żartów, tych żartów na wystąpieniach publicznych podejdziecie po prostu jak do nie powiem, że matematyki, ale jak do czegoś takiego bardzo konkretnego, co da się zaprojektować, to jest po prostu. Lżej. I teraz y, na przykład na I Love Sales myślę, że miałem wplecione jakieś 8-10 żartów, już teraz dokładnie nie pamiętam, i wszystkie z nich miałem przetestowane w boju. To znaczy na prawdziwych szkoleniach, na prawdziwych prezentacjach wiedziałem, że to śmieszy ludzi. Bo zwróćcie uwagę, na I Love Sales i na Sales Angels miałem dwa potężne, jedno potężne nad obu utrudnienia. Mówiłem żarty i nie byłem w stanie widzieć reakcji ludzi. To jest tak frustrujące i trudne. Czyli ja mówię jakieś żarty, a ja nie mam pojęcia, czy kogokolwiek to rozśmieszyło. Dramat, smutek, żal, rozpacz, niedowierzanie, ale łatwiej mi było dlatego, że miałem przed oczami wszystkie te razy, kiedy te żarty mówiłem i ktoś się z nich śmiał i ocenił je jako naprawdę fajne. Więc yy, żarty są trudne, ale trzeba je wpleść w swoje wystąpienie, bo sprawiają, że ludziom się po prostu łatwiej tego słucha i łatwiej jest im się skupić i przyjąć to, o czym mówić. No, zakończenie prezentacji. To jest ciekawe. Mówi się, że warto zakończyć emocjonalnie. Um, I teraz to, co łączy obie te prezentacje, które zrobiłem, to jest końcówka, która jest emocjonalna. Ja w ogóle ostatnio mam jakieś takie, nie wiem, melancholijne tendencje do opowiadania o marzeniach i w ogóle, ale to wynika z momentów w życiu, w którym jestem, bo jakby wiele marzeń mi się zaczęło realizować. Um, ja zakończyłem I, I Love Sales mówiąc o tym, że mam takie marzenie, żeby firmy, które funkcjonują w Polsce, nauczyły się mówić o swoich wartościach w taki sposób, żeby klienci to doceniali i byli w stanie za to płacić więcej. I na tyle to marzenie jest dla mnie ważne, że poświęcam jemu całe swoje życie zawodowe. I to jest prawda. Czyli zakończyłem prezentację I Love Sales emocjonalnie. I teraz prezentację Sales Angels też zakończyłem emocjonalnie, bo tam ktoś mi zadał pytanie, nie pamiętam imienia niestety, czy ja się nie boję dzielić. Tyloma informacjami na temat swojej firmy, i też udało mi się bardzo szczęśliwie, bo to nie było planowane, ale emocjonalnie zakończyć, dlatego że ja odpowiedziałem na to, że kurczę, tak, nie boję się odpowiadać o tych rzeczach, które robię w swojej firmie, bo mam poczucie, że dzięki temu po prostu Polska się będzie lepiej rozwijała, w ogóle by się lepiej rozwijała, gdyby przedsiębiorcy opowiadali sobie o tym, co działa i nieśli dalej dobrą nowinę. Więc w ogóle się tego nie obawiam, niech firmy rosną i niech będzie fajny. I nie wiem, na ile to jest prawidłowość, że trzeba kończyć emocjonalnie. Nie mam zielonego pojęcia. Mówię wam tylko, że obie te prezentacje zwycięskie, które zrobiłem, zakończyły się emocjonalnie. Jedna w sposób planowany, a druga w sposób nieplanowany, odrobinę niechcący. Natomiast w ogóle mam takie wrażenie, że być może ta emocjonalność jest cenna, bo na przykład. Te marzenia, o których opowiadam, mam poczucie takie, że dla wielu ekspertów czy takich specjalistów, one są takie pase, że jak jestem ekspertem i w ogóle specjalistą, to nie wypada mieć marzeń, a w szczególności o nich opowiadać. Ale znowuż wydaje mi się, że to jest fajne, bo to jest kolejny punkt, w którym ja jako człowiek mogę się pokazać jako człowiek, który ma marzenia, który ma emocje, który, dla którego coś jest ważne I, i mam wrażenie, że to dla ludzi też jest cenne. Że, że, że jakby mówimy o tym, bo też łatwiej jest im wtedy się z tym utożsamić, łatwiej jest im to docenić, po prostu. I ostatni punkt, a proba przygotowania. To jest dla niektórych ciężkie, ale opowiadałem o tym kiedyś, jak ja przygotowuję się do podcastu, że mówię go przynajmniej kilka razy, zanim go nagram. I tak samo robię z prezentacją, tylko że nie mówię kilka razy, a mówię kilkanaście albo nawet kilkadziesiąt. Tak, prezentację na Isle of Sales, myślę, że powiedziałem dobre. 25-30 razy w pełni ze slajdami na stojąco, żeby wyćwiczyć i też, żeby zrobić coś innego. To znaczy, to co mi się wydaje w puzlach fajne, to w czasie mówienia znajduję kolejne pomysły, to zamienię, to zrobię. Ale muszę to po prostu ćwiczyć, żeby te pomysły znaleźć. Po prostu. No. Więc załóżmy, że mamy projekt. <laughs> Pozwólcie, że to skrócę jeszcze raz. Czyli, tak, temat dostosowujemy do odbiorców, prezentację projektujemy na karteczkach, jak zabawa puzzlami, dajemy się poznać nie tylko jako specjalista i ekspert, ale również jako człowiek, pamiętamy o możliwościach poznawczych, więc mówimy o rzeczach trudnych w prosty sposób, nie opowiadamy długich historii, bo one nużą odbiorców. Dbamy o strukturę, w której najpierw przedstawiamy problem, potem pokazujemy, co by było, gdyby go nie było, potem opowiadamy, jak sobie z nim poradzić, a potem zamykamy prezentację. Podajemy przykłady, z którymi łatwo się ludziom utożsamić. W krótkiej formie nie poruszamy zbyt wielu wątków. Dbamy o to, żeby mówić o czymś nowym, jeżeli to jest ważna prezentacja, żeby nie powtarzać starych prezentacji. Dbamy o to, jakby slajdy są po to, żeby podbijać to, co mówimy, a nie żeby robić zapis z tego, co mówimy. Nie mówimy, że jesteśmy amatorami. Żartujemy dużo, ale sensownie i żarty można projektować. Staramy się zakończyć mocno, być może emocjonalnie. No i ćwiczymy prezentację kilkanaście, nawet czy kilkadziesiąt razy przed wystąpieniem. No i teraz wystąpienie. Trudna chwila. Stres. Drżące nogi, drżący głos. Ja przed wyjściem na scenę Six Angels byłem. Przepraszam, of Sales. Na scenę Isle of Sales byłem przerażony. To znaczy, nie ma publiki, mówię do jakiejś kamery, nie wiem, czy mi dobrze pójdzie. Miałem tak. Mnie bolał brzuch ze stresu, trzęsły mi się ręce, że okazało się, że. Najcenniejsze było dla mnie, całą prezentację powiedziałem kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt razy, ale początek to powiedziałem ze sto, no bo zaczynałem wiele razy. I teraz to, że dobrze znałem ten początek, pozwoliło mi fajnie zacząć. To znaczy, najłatwiej mi z tym stresem było sobie poradzić po prostu wychodząc na środek i dobrze wiedząc, co mam do powiedzenia przez pierwszą minutę. A potem to już szło. Opoczułem, że już mówię, i stres mi trochę minął. No więc trudny punkt, a na scenie Saze Angels nie miałem stresu, bo 4 minuty przed startem dowiedziałem się, że wygrałem a ilość więc więc poszło. W ogóle byłem na takim flow, że nigdy chyba na takim nie byłem. No. Natomiast druga rzecz, oprócz stresu, rzecz, która jest dla mnie bardzo istotna i którą bardzo ćwiczę. Intonuj głosem. Twój głos jest instrumentem. Instrumentem który może mówić inaczej, kiedy mówi coś, co ma wywołać refleksję. Instrumentem, który mówi coś jeszcze inaczej, kiedy coś jest bardzo ważne, bardzo istotne, co, czymś, co jest ekscytujące i co jest naprawdę cenne, ale też instrumentem, który potrafi wzbudzić refleksję, który używa pauz, który bawi się tą formą, kiedy mówi. Na przykład instrumentem, w którym słychać przecinki, to wszystko jest naprawdę ważne. To znaczy, mam takie wrażenie, że rysowanie tym głosem w głowach odbiorców naprawdę jest cenne. To znaczy, to, że mm, mówi się wyraźnie, że ten, e, że ten sposób mówienia jest angażujący, że się chce go po prostu słuchać, to jest naprawdę bardzo wartościowe. I to jest kompetencja, którą naprawdę warto, warto ćwiczyć. Niestety nie znam innego sposobu oprócz podcastowania regularnego, żeby sobie tę kompetencję wyćwiczyć. Natomiast mam takie poczucie, że kiedy rzeczy są mówione w taki sposób, to po prostu łatwiej się ich słucha i mogą być oceniane jako po prostu lepsze. Tak zwyczajnie. Więc intonuj głosem. Trzeci punkt. Nawet jeżeli jesteś zestresowany, to nie daj tego po sobie poznać. I w szczególności nie mów, o, ale jestem zestresowany, ojejku, jejku. To znaczy, uważam, że to jest ogromny błąd. To znaczy, fajnie, że jesteś zestresowany, ale teraz tak. Załóżmy, że jest I of Sades. Ludzie siedzą i kupili bilety za ciężkie pieniądze i oczekują wartości. Podobnie na Sais Angels. Ludzie siedzą, kupili bilety i oczekują wartości. I teraz niestety w pracy trenera, w pracy prelegenta, to jest najtrudniejsze, w sensie trudne wystąpieniu. Ja, jak na przykład prowadzę szkolenie, nikogo nie obchodzi, czy mnie boli głowa, czy ja się źle czuję, czy w ogóle czy mi się chce, czy ja na przykład prywatnie nie mam jakiegoś problemu. Ludzie przyszli dostać wartość i naprawdę ich nie interesuje, że właśnie się stresujesz. To znaczy, być może czujecie teraz jakiś taki proces wewnętrzny na zasadzie, mnie by interesowało, że tutaj ktoś się stresuje, jakoś to takie ludzkie. Tak, ale w kontekście oceniania wartości wcale nie. To znaczy, ludzie chcą mieć poczucie, że to naprawdę ktoś się napracował, przygotował, że to jest przemyślane, że to rzeczywiście ma wnieść wartość, więc nawet jak jesteś zestresowany, to nie możesz dać tego po sobie poznać. Po prostu, po prostu, po prostu, po prostu. Ehm, bo Twoja prezentacja może zostać odebrana jako po prostu amatorska, zła, słaba. Anyhow. Kolejny punkt. Poruszaj się. Na scenie pokazuj. Patrzcie, nie mamy tylko wizji dotyczącej e, slajdów, i tylko e, nie słyszymy naszego głosu, ale możemy jeszcze pokazywać. I to jest coś, co e, ja się nauczyłem we Włoszech, moje ukochane Włochy, oni tam są mistrzami pokazują ciągle tymi rękami, na lewo i prawo. Przyznajcie, że teraz w głowie słyszeliście to, widzieliście to, jak oni pokazują. To głosem zrobiłem, no właśnie. I to pokazywanie jest ważne. To znaczy, trzeba wiedzieć w pokazywaniu, że jak pokazujecie na swoje prawo, patrząc wprost na odbiorców, to pokazujecie im przeszłość, na, na swoje lewo, stając wprost do odbiorców, pokazujecie im przeszłość. Na przykład, trzeba wiedzieć, że tymi gestami można dość dużo pokazać rzeczy dużych. Szeroko rozkładam teraz ręce i małych rzeczy po kolei: 1, 2, 3 to bardzo fajnie współgra z tym, co mówicie. Warto się ruszać i pokazywać rękami. To, to, to też jest jednym z takich sposobów, po których ludzie odbierają, że wcale nie jesteście zestresowani. Kolejna rzecz to utrzymujcie też kontakt wzrokowy to znaczy, hmm, znowuż kolejny punkt, po którym łatwo poznać, że ktoś się nie stresuje. Czyli kontakt wzrokowy. Po prostu patrzę tym ludziom w oczy. W kontekście wystąpień online patrzę w kamerę i na nich spoglądam. Wydaje mi się to cenne. I ostatni punkt na dzisiaj. Dużo się uśmiechaj. Ja wiem, że poważni eksperci są profesjonalni, więc się nie uśmiechają, ale naprawdę nie ma niczego, co bardziej rozbija między nami mury i tworzy fajne porozumienie niż to, że ktoś jest po prostu radosny i uśmiechnięty, taki optymistyczny. To jest naprawdę cenne. Zresztą też pewnie często mnie słyszycie, jak ja się tutaj śmieję, uśmiecham. Być może wy też się wtedy uśmiechacie, nie wiem. Natomiast uznaję to za cenne. Więc samo wystąpienie, stres będzie po prostu, więc musicie mieć bardzo dobrze przygotowaną pierwszą połowę, czy pierwszy, pierwszą minutę na przykład swojego wystąpienia. Punkt drugi, intonujcie głosem, to jest bardzo ważne. Używajcie pauz, mówcie szybko, kiedy coś jest ważne. Wolno, kiedy ma wywołać refleksję. Starajcie się rysować głosem. Nawet jak jesteście zestresowani, to nie pokazujcie tego po sobie, nie dajcie tego po sobie poznać. Ruszajcie się po scenie, pokazujcie rękami, gestykulujcie, utrzymujcie kontakt wzrokowy i się dużo uśmiechajcie. A będzie Wam łatwiej pokazać, że się troszczycie o tą publiczność i rzeczywiście bawicie się fajnie w czasie tej prezentacji. No więc, właśnie, jakby to będzie chyba taki mój ostatni wniosek. Mam takie poczucie, że ja zarówno na scenie Isle of Sales, jak i na scenie Sales Angels naprawdę świetnie się bawiłem. To po prostu, no w ogóle, time of my life. I mam takie poczucie, że jak Wy się będziecie świetnie bawić, to Wasza publika również. I tak starajcie się na to patrzeć. Liczę, że te wskazówki z tego odcinka pomogą Wam w tym, żeby Wasze prezentacje były lepsze. Być może czymś Was zainspirowałem. Jeżeli tak, będę bardzo wdzięczny za komentarz czy na LinkedInie pod tym odcinkiem, czy na Facebooku w grupie Nowoczesna Sprzedaż i Marketing w B2B. Jeżeli jeszcze nie jesteś w tej grupie, to jest najwyższa pora, żeby się w niej znaleźć. Będę bardzo wdzięczny za komentarze. Jeżeli macie Spotify'a, to obserwujcie. Jeżeli macie Apple'a. To może napiszcie nam krótką recenzję. A tymczasem zachęcam Was do wysłuchania, podsumowania tego odcinka, gdzie tradycyjnie zaproszę Was na najbliższe, zbliżające się wydarzenia. W podsumowaniu słów kilka, najbliższym zbliżającym się wydarzeniem, które mamy w kalendarzu, jest nowoczesny prospecting. Nowoczesny prospecting, który odbędzie się w listopadzie w Katowicach, przynajmniej teoretycznie. W Katowicach 26 i 27 listopada. I teraz tak, to jest wydarzenie, które rzeczywiście bardzo rozszerza ten temat, o którym ja mówiłem na Sales Angels, czyli jak nowoczesnie pozyskiwać dzisiaj klientów. I ono jest dwudniowe, bardzo kompleksowo traktuje ten temat, dając każdemu, jakby, każdemu uczestnikowi plan na to, jak to zrobić we własnej firmie. I teraz uwaga. Być może ono odbędzie się zdalnie. To znaczy, obecnie wszyscy ci, którzy na to szkolenie są zapisani, czy duża większość pisze nam, że nawet jeżeli miałoby być lockdown, to my to chcemy zdalnie, bo po prostu potrzebujemy tego na ostatni miesiąc tego roku. I na razie taki jest plan. Jeżeli, jeżeli jakby obostrzenia do tego czasu zelżeją, co jest bardzo prawdopodobne, no bo to jest jeszcze 4 tygodnie, więc jest szansa, że do tego czasu coś się zelży, to zorganizujemy to rzeczywiście w Katowicach zgodnie z planem. Jeżeli nie, to nowoczesny prospekting zostanie zorganizowany online, ale oczywiście z najwyższą, dbało, z najwyższą dbałością o jakość. I jak będzie ono online, to duża zaleta i duża korzyść jest taka, że będzie po prostu całe nagrane, co sprawi, że powstaje dodatkowy benefit pozwalający wrócić do treści tego szkolenia w dowolnym momencie. No i druga rzecz. Machina B2B, która odbędzie się na samym początku grudnia 11 grudnia ona co do zasady jest online. Natomiast machina czemu jest ważna? To dlatego, że tylko teraz, do końca tego miesiąca, czyli do końca października, jest najniższa cena biletów. Od listopada cena biletów rośnie, więc jeżeli rozważacie pojawienie się na machinie B2B, która na ostatniej edycji było tam ponad 180 osób i jest to chyba najwyżej ocenione nasze szkolenie w historii. To warto zrobić to po prostu teraz, w tym tygodniu, bo no, lepiej nie będzie, że tak powiem. I e, to też jest takie szkolenie, które z naszej perspektywy, przynajmniej w najkrótszym czasie, daje najwięcej wiedzy e, na temat konkretów, jak rzeczywiście robić rzeczy. I co ważne, zarówno na nowoczesnym prospektingu, jak i na machinie B2B nie pokrywa nam się wiedza z tym, co mówimy w podcaście, tylko znacznie, znacznie to rozszerza. No, i to chyba tyle w podsumowaniu. Chyba nie ma żadnych innych wydarzeń w najbliższym czasie. Sam nie wiem, czy się z tego cieszę, czy nie. Powiem wam, że po, ostatnich, po ostatnim miesiącu chyba tak, bo to naprawdę. Ojejku, to ciężki miesiąc był. <ścoughs> że tak powiem, nawet bardzo. Natomiast jaką teraz mam w sobie satysfakcję i wdzięczność, to aż ciężko mi to ubrać w słowa. Więc a propos wdzięczności, jeżeli głosowałeś Ty, słuchaczu, na mnie na Sales Angels, wiedz, że ogromnie Ci dziękuję, to jest dla mnie cenne. Bycie najwyżej ocenionym ekspertem w historii Sales Angels jest jakimś w ogóle przeogromnym wyróżnieniem. I jeżeli Ty, słuchaczu, widziałeś mnie na scenie I Love Sales i też oddałeś na mnie swój głos, Tobie również bardzo dziękuję. Bo oba te wydarzenia są, jakby pozostaną w mojej pamięci do końca mojego życia, jako, jako taki przepiękny moment mojej kariery, który będę z, z rozrzewnieniem wspominał. Tyle. Bardzo Wam dziękuję za dzisiaj. Do usłyszenia w kolejnym tygodniu. Teraz już nie powinno być problemów z ukazywaniem się nowych odcinków, więc powiem do usłyszenia za tydzień. Cześć!